SVB, Credit Suisse, Deutsche Bank, kolejne banki potężne wpadają w poważne tarapaty. Co się dzieje? Czy to jest fala, która może dotrzeć do Polski, czy nam coś grozi? Spróbuję to dzisiaj wyjaśnić w układzie otwartym. Dziękuję wszystkim patronom, dzięki którym ten program mogę prowadzić. Bardzo Was serdecznie pozdrawiam. Zachęcam Państwa do zapisania się do mojego newslettera. Link do tego newslettera jest pod, pod nagraniem. Publikuję tam swoje artykuły, analizy, przemyślenia. Zajrzyjcie. Kto z Państwa chciałby dołączyć do grona patronów, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. A jeśli Państwa firma chciałaby zostać mecenasem Układu Otwartego, zapraszam do kontaktu bezpośredniego ze mną. A teraz zapraszam na rozmowę. Oto mecenasi Układu Otwartego OnGOPL. Geoportal dostarczający raport o terenie z diagnozą dowolnej działki dla właścicieli, sprzedających lub kupujących. Inteo pozyskuje środki z funduszy europejskich na projekty innowacyjne i badawczo-rozwojowe. Firma DevTalents Budująca zespoły programistyczne dla klientów z branży finansowej i cyberbezpieczeństwa. Maciej Samcik, subiektywnie o finansach. Witaj serdecznie. Czołem. Rozmawialiśmy jakieś dwa tygodnie temu o kłopotach, w które wpadł kalifornijski bank SVB, i podejrzewałeś wtedy, że na tym może się skończyć, że to jest taki pojedynczy przypadek, że na tym niekoniecznie musi iść fala. Tak. Czy, te koniecz, czy te kolejne banki, które wpadły w kłopoty, jeszcze nie tak, chociaż kredyt to już chyba w, prawie w tak jak SVB. I Deutsche Bank to jednak oznaka fali, czy to jednak ciągle osobne przypadki, każdy uwarunkowany czymś innym? Na razie osobne przypadki, chyba. Nie znamy oczywiście wszystkich mandrów sytuacji poszczególnych banków, natomiast na pierwszy rzut oka to się wydaje, że tutaj za każdym razem inne, inne sprawy zagrały. Oczywiście Silicon Valley Bank i potem te dwa kolejne banki, które Jeden został też przejęty przez organ nadzoru, drugi ma kłopoty i jest tam no, mocno dofinansowywany. No to jest, to jest jedna historia. Mówisz o bankach amerykańskich. Mówi o bankach amerykańskich. No i ona oczywiście się może jeszcze rozwijać, aczkolwiek wydaje się, że, 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 że to jest. Pod kontrolą w tym momencie. Natomiast przykłady banków europejskich to są chyba jednak inne historie. W takim sensie, znaczy one mają oczywiście źródło w tym, co, co mieliśmy w, w Stanach, czyli spadek zaufania i eksodus deponentów, e, no bo to tak naprawdę załatwiło Credit Suisse. E, natomiast e, no, ten szwajcarski bank w zasadzie to była kwestia czasu, kiedy to się wydarzy. Mam e. prośbę. E, spróbujmy, co prawda, państwo. Część z Państwa zapewne słuchała naszej rozmowy o SVB. Jeśli nie, to zapraszam do, do odsłuchania czy do obejrzenia. Ale jakbyś mógł w dwóch słowach dla tych z Państwa, którzy nie obejrzeli, przypomnieć, na czym polegał kryzys z SVB, dlaczego oni wpadli w tarapaty i potem pogadajmy o, o Credit Suisse. A potem o Deutsche. Kryzys amerykański, znaczy SVB, tak, i, i tych kilku amerykańskich banków wynika z faktu, że e, to są banki bardzo mocno sprofilowane na obsługę jednej branży, branży technologicznej, e, do których bardzo dużo depozytów napłynęło w ostatnich latach, które to depozyty zostały zainwestowane w obligacje skarbowe o stałym oprocentowaniu przy niskich stopach procentowych. No i jak stopy procentowe poszły w górę, to te obligacje stały się pułapką. Ponieważ ich wycena rynkowa się znacznie obniżyła, i właściwie trzeba je trzymać do końca, żeby na nich zarobić. Do tych banków przyszli klienci, bo te spółki technologiczne zaczęły potrzebować pieniędzy. Kredyty się skończyły, stały się bardzo drogie, więc firmy technologiczne zaczęły żyć z depozytów, zlikwidowanie depozytów, więc przyszły do tych banków po pieniądze, a tam nie było pieniędzy, bo były ulokowane w tych obligacjach których się nie dało łatwo sprzedać. No i to była przyczyna i źródło problemów banków amerykańskich. No to spowodowało kryzys zaufania, to znaczy wszyscy posiadacze dużych depo depozytów w Stanach zaczęli się zastanawiać, a czy mój bank też może mieć problem z tym, żeby mi oddać pieniądze. Mhm. No i rzeczywiście w przypadku kilku banków taki problem się pojawił. Generalnie banków średniej wielkości i generalnie banków nastawionych na obsługę jednej branży, branży technologicznej albo jakiegoś tam rynku kryptowalutowego. Czym to się różni od y, kryzysu Credit Suisse? No i teraz tak, y, y, Credit Suisse jest bankiem, który nie jest, nie koncentruje się na jednej, na obsłudze jednej branży. To mhm. nie jest bank mały, ani średni, jest ani dużo. nie jest monotematyczny. Mhm. To jest jeden z największych banków w Europie. I Makło to od dawna. To nie jest tak, że tu coś to nagle wykwitło. To, był, to jest bank, który z, z 15 lat temu, czy nawet 20, podjął decyzję, że idzie do Ameryki, że próbuje tam podbić rynek amerykański. Oczywiście w Ameryce nie jest łatwo bankom nieamerykańskim. To wbrew pozorom w branży finansowej nie jest taki wolny rynek, tam jest protekcjonizm i tam amerykańskie banki sobie w kaszę nie dadzą dmuchać i mają wsparcie nadzoru. Więc zrobić karierę w Ameryce nie jest łatwo. Oni na tym popłynęli, zresztą podobnie jak Deutsche Bank, o którym pewnie za chwilę będziemy mówić. No i od tego się zaczęło ich Popłynęli, bo. Popłynęli, no bo to nie, nie, nie byłoby. Czy zrobić karierę na Wall Street i na amerykańskim rynku, nie będąc bankiem amerykańskim, jest z definicji dość trudno, bo Amerykanie mają własne banki. Tak? Ich, ich największe na świecie korporacje nie mają interesu, żeby być obsługiwanymi przez europejskie banki, skoro mają banki amerykańskie. Więc nie jest łatwo tam ten rynek pod podbić z, z zewnątrz, będąc europejskim bankiem. Więc te sny y się, się źle skończyły. Do, do tego doszło i y x różnych afer y związanych z praniem brudnych pieniędzy, z finansowaniem jakichś nieczystych interesów. No, ze wszystkimi grzechami banków z bardzo dużych, niekontrolowalnych. W których każdy myśli, żeby zarobić jak najwięcej pieniędzy, bo od tego są liczone premie. Czy wszystkie banki są zarażone takimi wirusami, jakimi był zarażony Credit Suisse? Oczywiście nie niekoniecznie do tego stopnia, ale jak mówisz, że z tego słyną wielkie banki, to tak trochę się człowiek. Czuje nie, 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 nie wszystkie. O, o, co do zasady europejskie banki, bo to problem dotyczy tych banków, które się nazywają. Czy prowadzą działalność inwestycyjną? Można, co, co do zasady działalność bankowa polega na tym, że się bierze depozyty i udziela kredytów. Mhm. Na tym polegają banki tradycyjne. Ale jak jakiś bank chce zarobić więcej pieniędzy, to się zaczyna zajmować bankowością inwestycyjną. Czyli zaczyna inwestować w, o, w akcje, inwestować w obligacje, organizować emisje papierów wartościowych dla różnych spółek. Oczywiście banki też się zaczynają zajmować zarządzaniem majątkiem różnych ludzi i Czyli te też inwestują pieniądze na rynkach kapitałowych, tylko już w tym momencie nie swoje. No i ta bankowość inwestycyjna jest najbardziej dochodowa. Natomiast też najbardziej ryzykowna, bo podatna na wahania koniunktury. Bo jak się raz na 15 lat jednak na świecie jakiś krach się zdarza, i jak przychodzi taki krach, to się okazuje, że na tej bankowości inwestycyjnej się traci gigantyczne pieniądze. O ile takiej tradycyjna obsługa firm, obsługa ludzi, udzielanie kredytów, no to jest coś, co przynosi powtarzalne w miarę przewidywalne zyski, o tyle bankowość inwestycyjna to są albo złote czasy, albo katastrofa. No i jest w Europie kilka takich banków, które mają charakter po części inwestycyjny i należą do nich właśnie Credit Suisse, należał do nich Deutsche Bank i jeszcze pewnie można byłoby kilka znaleźć, ale to nie, są, to nie jest tak, że cała branża europejska, branża bankowa tak wygląda. Te banki A czy też się... powiedzieć, że te banki inwestycyjne, czy te, które jakby część swojej działalności... Po, której prowadzą to są właśnie inwestycje, że wszystkie są dziś w dużym ryzyku? No, są oczywiście bardziej, to zależy oczywiście, ile o, o ile, jaką część ich działalności te, ta bankowość inwestycyjna zajmuje. Natomiast mhm. w przypadku Credit Suisse, no to rzeczywiście było tak, że on dwa lata temu przyniósł gigantyczne straty, kilka miliardów franków szwajcarskich w zeszłym roku przyniósł, no i na ten rok też ogłosił, że, że prawdopodobnie znowu przyniesie straty i to właśnie straty wynikające nie z tego, że zarządza majątkiem bogatych Szwajcarów, czy, czy w ogóle Europejczyków, no bo to jest bank, który tam w kilkudziesięciu miejscach na świecie ma swoje oddziały, co właśnie z, z tej bankowości inwestycyjnej to jest jedyny dział, który przynosi kredyt Swiss straty, ale na tyle duże, że one zjadają zyski wszystkich innych pionów. Mhm. I to to jest źródło problemów Credit Suisse, takie źródło pierwotne, natomiast na to się nałożył kryzys zaufania. Jak się zaczęły upadać banki w Ameryce z powodu tego, że im zabrakło pieniędzy na wypłacanie depozytów, bo umoczyły je w papierach wartościowych, te pieniądze, no to się zaczęto zastanawiać, który bank w Europie może też mieć taki problem. No i padło na Credit Suisse, oczywiście, no bo on właściwie najwięcej tych inwestycji, czy bardzo dużo tych inwestycji miał. No i... Rozumiem, że ci deponenci, którzy mieli pieniądze w Credit Suisse i akcjonariusze, bo rozumiem, że oba, oba zjawiska miały, tak? Najpierw wycofano, wycofano pieniądze, a potem akcjonariusze zaczęli uciekać. Tak, to znaczy było tak, że w pewnym momencie zaczęły się odpływy depozytów. Credit hmm. Suisse wystąpił i potężne, tak, po kilka miliardów franków dziennie. Credit Suisse poprosił o pomoc Bank Centralny, który udzielił mu 50 miliardów franków dofinansowania jak się ludzie o tym dowiedzieli to oczywiście jeszcze bardziej się rzucili do wycofywania depozytów dzienny na odpływ tam chyba sięgnął 10 miliardów franków w związku z tym te pieniądze od banku centralnego skończyły się w kilka dni no i w zasadzie nie było nadziei żeby to się miało skończyć i wtedy podjęto decyzję żeby bank UBS po prostu przejął ten Credit Suisse co by się pewnie prędzej czy później wydarzyło? Tak? No bo to bank, który po prostu ma za dużo, jest za duży, żeby upaść, więc nie hmm. można go tak położyć, jak, jak się powinno położyć źle zarządzany bank. Natomiast no też ta, ta bankowość inwestycyjna i te wszystkie trupy w szafach, z których właśnie z każdej szafy coś, coś tam wypadało, jakieś straty, jakieś kontrowersyjne inwestycje, jakieś nie, nie, nieutworzone rezerwy, no, mnóstwo tam różnych problemów było. To, to wszystko po prostu doprowadziło do, 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 do tego upadku, aczkolwiek no, tym bezpośrednim efektem był kryzys zaufania, mający podobne źródła jak ten amerykański. Czyli na końcu działa psychologia i taki strach, który powoduje tymi, którzy podejmują decyzje. Ale ym, pytanie, yy, pytanie jest takie, czy to się może przenieść, no, nie to się może przenieść na dzisiaj na inne banki i nawet te zdrowo zarządzane, no jeżeli zaczyna się taka fala i widzimy w Stanach Zjednoczonych, no może tam nie największe, takie średnie, no ale Credit Suisse, a teraz Deutsche, no to już są takie opoki. No i teraz wiecie. tak, no to, to, to tu, tu właśnie dochodzimy do, do, do tego, że w, w każdym z tych europejskich przypadków coś innego gra. Mm -hmm. Credit Suisse, no to rzeczywiście źle zarządzany bank, z mnóstwem błędów na koncie, przynoszący straty yy, i w zasadzie będący takim bankiem zombie, tylko za dużym, żeby upaść. Yy, no i, i tydzień po tym, jak ten szwajcarski bank został, czy właściwie ogłoszone jego przejęcie, bo jeszcze nie wiadomo, czy on do niego dojdzie, no właśnie, bo no. ty już powiedziałeś to, bo chciałem o to później zapytać, no ale czy, czy to USB na pewno przejmie? No bo przecież to jest tak na chłopski rozum, tak? No po co przejmować bank z takimi kłopotami? Tam rozumiem są akcjonariusze e, USB, którzy... Nie mają wielkiej ochoty na to, no. żeby, żeby takie coś brać. Co, zostaną przymuszeni do tego? Ech, no to jest właśnie bardzo ciekawy dylemat, bo... No to, z tego nie może się wywołać następny wylać następny kryzys? Może, to znaczy to będzie kryzys, który akurat z naszego punktu widzenia może nie byłby taki zły, o ile by się nie rozlał na całą Europę, bo tu frankowicze mogliby na tym skorzystać. O tym za Część chwilę. By spadł. Dokładnie, to o tym, Pogadamy, o tym za, za, za momencik. Ja tylko wytłumaczę, na czym polega ten problem z, z UBS-em. UBS tydzień wcześniej, zanim Credit Suisse yy, no, de facto zbankrutował, tam ofic znaczy nieoficjalnie chyba się wypowiadali jego, jego przedstawiciele, że nie ma najmniejszej ochoty się, się, się bawić w inwestycje w trupa. I żeby sobie sami radzili. Wtedy kredyt Swiss. Podobny, tak. podobny bank do Credit Suisse. Podobny, aczkolwiek no, nie mający aż tak dużych problemów. Mm -hmm. e, mający dzisiaj, e, dzisiaj dwa razy większy tak naprawdę, ale jeszcze 10 czy 15 lat temu to UBS miał problemy i mówiło się, że Credit Suisse go przejmie. E, natomiast e, opcja podstawowa ratunkowa była taka, że arabski główny akcjonariusz Credit Suisse dorzuci pieniędzy. Bo Arabowie mają 10% w, w Credit Suisse. Ale jakoś nie chciał. Ale nie chciał. W związku z czym ten kredyt Swiss zaczął się przewracać, no i w interesie rządu Szwajcarii było, żeby nie dopuścić do krachu całej szwajcarskiej bankowości. No bo y, dla tego kraju y, finanse to jest połowa mniej więcej PKB. Także mm. no, oni bez tego nie żyją. A jakie jest akcjonariat UBS? Znaczy, jak jak nie państwo, może. Wpłynąć, tam są właściwie, tam wpłynąć? Jest, tam jest, nie, tam są głównie fundusze inwestycyjne, między mm. innymi amerykańskie. On jest rozdrobniony, tak jak w każdym wielkim banku. W każdym z głównych banków europejskich największymi akcjonariuszami, ale z pakietami stosunkowo niewielkimi są jednak amerykańskie wielkie fundusze inwestycyjne. To jak można tych akcjonariuszy Ech. zmusić do tego, żeby czy zachęcić do tego, żeby. Żeby się zgodzić. No tak, oni się powinni y, zgodzić, znaczy inaczej, ta zgoda teoretycznie powinna być obowiązkowa, ale Szwajcarzy chcą przegłosować ustawę, która spowoduje, że w, w, w pewnych okolicznościach ta zgoda nie będzie wymagana. Ale przepraszam, zgo, o, zgoda obowiązkowa, ale kto podejmuje tę pierwszą decyzję? Akcjonariusze na walnym zgromadzeniu. To znaczy jest to taka sama decyzja jak na przykład o podziale zysków. O tym, że się mianuje rady nadzorczą, która potem mianuje zarząd, no to jest bardzo ważna, kluczowa, jedna z kluczowych decyzji o przejęciu konkurencyjnego banku. To, jasne, to jest dla mnie jasne. ale Nie rozumiem, kto pierwszy mówi, dobra, to musicie to przejąć. Ha, Skoro nikomu to nie znaczy, tak, W niczym office, interesie to nie tak, jest. Jak by, była taka konferencja w, w niedzielę y, wieczorem, y, w, kiedy w ten weekend, w którym ta transakcja była ogłaszana. Na tej konferencji mówiono, że to jest zwykła transakcja rynkowa, to znaczy banki postanowiły się połączyć. A to, że na tej konferencji był prezes banku narodowego Szwajcarii, minister finansów, prezydent Szwajcarii, to Panie oni, wszyscy, szef nadzoru, nie. to oni akurat przychodzili ulicą i wpadli Aha. na imprezkę. Natomiast ta transakcja jest transakcją rynkową i po prostu dwie prywatne firmy postanowiły, że będą dzisiaj działać. Czyli razem. rozumiem, że państwo taki jego organy oficjalny. mają taki Nieformalny wpływ na... Y tak naprawdę, na również prywatne instytucje. Jak w każdym kraju, to jest sektor mhm. nadzorowany, więc państwo ma gigantyczny wpływ. Yy, tak jak w Polsce, w zasadzie nasza Komisja Nadzoru Finansowego, jak chce coś bankom kazać, to nawet nie musi kazać, tylko wystarczy, że im zarekomenduje. Mhm. Wydaje rekomendację, która jest formalnie niewiążąca, no ale każdy bank wie, okay. że jak się nie zastosuje, to przyjdzie nadzór i będzie tak długo kontrolował, aż coś znajdzie. Mhm. Yy, I tu myślę, że jest podobna sytuacja. To znaczy, z punktu widzenia państwa yy, Szwajcarii. Nie, nie mogą dopuścić do niekontrolowanego upadku tak wielkiego banku. No bo to oznacza w zasadzie zniszczenie i reputacji, i gospodarki tego kraju. W związku z czym muszą coś zrobić, w związku z czym chwytają się każdej metody, łącznie z tymi kontrowersyjnymi, i to jest jedna z nich. Jeśli im się nie uda, to znaczy jeśli się okaże, że Reputacja Szwajcarii po tych wszystkich posunięciach legła w gruzach, albo została przynajmniej bardzo mocno osłabiona. No to z jednej strony pieniądze będą odpływać z tego połączonego szwajcarskiego banku, chociażby ze względu na to, że on już nie będzie czytany jako taki bardzo bezpieczny. Po drugie, zacznie się osłabiać frank szwajcarski, który właśnie był silny ze względu na to, że tam płynął pieniądz. Pamiętajmy, że jeszcze kilka lat temu, jeszcze 2-3 lata temu do Szwajcarii płynęły miliardy dolarów euro były tam wymienione na franki A i lokowane i rubli. i rubli oczywiście że tak jak najbardziej były tam wymieniane na franki szwajcarskie i lokowane nawet na ujemny procent banki szwajcarskie bankom szwajcarskim trzeba było dopłacać między 0,5 a 1% w skali roku za to, że one tam łaskawie przechowywały depozyty. Tak bardzo bez, tak bardzo bezpiecznej bankowości mieli Szwajcarzy. Bezpiecznej i prywatnej, tak jak powiedziałeś, tam I jest i, mnóstwo I, i dyskretnej, dyskretne, czyli dyskretne. mówiąc innym tak. językiem, nietransparentnej. Tak, poza tak naprawdę tymi twardymi, europejskimi, e, różnymi regulacjami nadzorczymi, to, no, to też doprowadziło do tego, że tam tyle przekrętów i różnych wątpliwych transakcji w tam szwajcarskich, szwajcarskich bankach się miały. Firmy czy również funkcjonowały. E, oczywiście, tak, że tak. była tam prowadzona. Znaczy nie jest tajemnicą, że w szwajcarskich bankach są przechowywane pieniądze wielu oligarchów z, z różnych nie, nie, niekoniecznie miłujących demokracji krajów e, i, i właśnie sz, szwajcarskie banki y, głównie się, y, no, miały opinie takich, które zapewniają prywatność i... I są w stanie tak zadziałać, żeby pieniądze były poza kontrolą jakichkolwiek regulatorów. No i teraz. Bo, I to między innymi dlatego Szwajcaria nie jest w Unii Europejskiej, bo dzięki temu. To, im się nie, to jej się nie opłacało. Hmm. Tak? To znaczy tak. wejście do Unii Europejskiej oznaczałoby podporządkowanie się wszystkim regułom europejskiego nadzoru, co powodowałoby, że te banki szwajcarskie stają się mniej atrakcyjne dla bogatych ludzi. Z, z różnych krajów, mm. niekoniecznie demokratycznych, którzy tam trzymali pieniądze. Ja rozumiem, że ten mit szwajcarskiej bankowości się sypie. Sypie może się, Może To skutki z, tak. dla nas, kredytobiorców frankowych, znaczy no, dla zoba tych Zobaczymy, państw, czy które się, mają, się będzie tak. sypał, no bo to może mm. być tak, że dzisiaj Szwajcarzy podwyższają stopy procentowe, ich stopy Bronią. Procentowe, Tak. By, 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 I jeśli będą widzieć, że z Szwajcarii odpływają pieniądze, to pewnie będą te stopy podnosić jeszcze szybciej. No to z punktu widzenia Frankowiczów byłaby zła wiadomość, natomiast gdyby. W dłuższym terminie okazało się, że nie są w stanie bronić szwajcarskiej reputacji, no to wtedy, to wtedy prawdopodobnie frank szwajcarski nie będzie tak silny, i to byłaby z kolei dobra wiadomość, aczkolwiek pewnie na to byśmy musieli poczekać. To może być dobra wiadomość dla, dla posiadaczy kredytów frankowych, ale z drugiej strony, no jeżeli tamte banki kolejny się wysypie i kolejny, no to mogą za tym, może za tym pójść cała fala, która dopłynie do nas. I na końcu i tak dostaniemy. Tak. No, e, no i tu dochodzimy do Deutsche Banku. Tak, właśnie. Rozmawiam bo, teraz o Deutsche. To e, 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 od kilku, nie od piątku. Tak, w piątek nagle załamał się kurs Deutsche Banku i bardzo mocno wzrosła cena takiego ubezpieczenia od bankructwa. Znaczy, mm -hmm. e, jak. Ktoś kupuje obligacje emitowane przez jakąś instytucję, na przykład bank, to może wykupić jednocześnie ubezpieczenie od bankructwa. Czyli mhm. że firma ubezpieczeniowa odda pieniądze, gdyby ten bank nie oddał, nie, nie wykupił obligacji. No i to ubezpieczenie ono tam kosztuje ćwierć punktu procentowego w skali roku albo pół. No i w przypadku Deutsche banku nagle ta cena urosła do dwóch trzech punktów procentowych. Jak I to już zaczęło, jest bardzo dużo. Tak, zaczęło się to od tego, że bank ogłosił, że wykupi. Emitowane przez siebie obligacje, tak zwane obligacje podporządkowane. Tak. Jakbyś mógł przy okazji wyjaśnić, co znaczy pod, obligacje podporządkowane? So, tak, znaczy obligacja podporządkowana to jest taki dług, który jest traktowany, który powiesz, że jest niezabezpieczony majątkiem. Czyli nie ma tam zabezpieczenia w postaci nieruchomości, a po drugie, jako pierwszy trafia do windykacji, gdyby bankowi się coś stało. No i w Deutsche banku stwierdzili, że pokażą, zademonstrują mu szkły i wykupią wcześniej te obligacje. I pokażą, że mają, są stabilni, no, mają, tak, dużo mają dużo pieniędzy. Nie mają dużo pieniędzy, nie mają co z tym pieniędzmi robić, jest ich tak dużo, więc wykupią te obligacje. No i, i chyba przefajnowali, ponieważ Rynek to inaczej. Ry rynek odczytałem. to czytał dokładnie odwrotnie, czyli że jak oni chcą tak pokazać temu skóry, to tam coś musi nie grać. Zwłaszcza że Credit Suisse y, też jesienią zeszłego roku, jak miał duże odpływy depozytów, to zrobił dokładnie to samo. Też wykupił wcześniej obligacje, mhm. żeby pokazać, że jest silny i potężny. Jak to się skończyło, y, no to dzisiaj widzimy. W związku z czym, jak Deutsche Bank poszedł tą samą drogą i zastosował tę samą metodę prężenia mózgów, to no to się zaczęły wątpliwości. Zaczęła się wyprzedaż akcji na giełdzie. Jak się zaczęła wyprzedaż akcji na giełdzie, to y, wzrosły ceny tego ubezpieczenia. Jak wzrosły tego ubezpieczenia od bankructwa, no to, y, to, to, to wyszła Wszedł kanclerz Niemiec i powiedział, że ludzie stuknie się w czoła, ten bank jest silny, potężny i zyskowny i trochę racji ma, bo to nie jest przykład kredyty. Oczywiście Deutsche Bank nadal 30% pieniędzy zarabia na bankowości inwestycyjnej. Ale jednak pozostałe 60-70% to jest taka normalna, spokojna bankowość. Co oczywiście nie jest żadną gwarancją, że ten bank nie będzie miał kłopotów. Bo to nie jest też. To, to, ten bank zarabia pieniądze. W zeszłym roku miał kilka miliardów euro zysku. Nie, nie podam dokładnej kwoty, bo nie pamiętam, ale to były najlepsze zyski w ich historii. Natomiast no, jest jednak emanacją gospodarki niemieckiej, której stan jest do pewnego stopnia zagadką. Nie wiadomo tak do końca na ile ten niemiecki przemysł ucierpiał z powodu wysokich cen energii, z powodu wojny i z powodu utraty części kontaktów i kontraktów z, Ros z Rosją. Mm -hmm. Więc no, banki niemieckie też mogą ucierpieć z tego powodu. Ale powiedz, no na, czym teraz... polega... na, mm -hmm. czym, na czym polega wewnętrzny problem z Deutsche? Znaczy, Ja rozumiem, że od czego to się zaczęło. Tak? Zaczęło się od tego, że chcieli pokazać, że są silni, no ale skoro chcieli pokazać, że są silni, to rzeczywiście jakiś tam... Trupy czy jakieś kłopoty są w środku? Wiemy coś na ten temat? Wiemy, że to jest bank, który ma, ma po pierwsze 30% pieniędzy to jest bankowość inwestycyjna, mhm. która może bardzo dużo zarabiać albo bardzo dużo, dużo, dużo tracić. Po drugie, wiemy, że to jest bank, który jest emanacją gospodarki niemieckiej. Co oznacza, że jeśli z tą gospodarką niemiecką będzie źle, to w bankach takich jak Deutsche Bank czy Commerzbank wzrośnie odsetek niespłacanych kredytów. Wtedy oni mogą potrzebować kapitału, żeby to, to, to pokryć. A jak wiemy, kapitał. Dzisiaj bardzo trudno jest pozyskać kapitał do banków. Inwestorzy nie chcą wchodzić, kupować akcji banków, no bo to nie jest dzisiaj ani rentowne, ani bezpieczne. W związku z czym każda obawa, że bank może potrzebować kapitału, no jest, o, o, oznacza, że ten bank jest w tarapatach takich, powiedzmy wizerunkowo wizerunkowo wiarygodnościowych, tak bym to, to nazwał. No i to jest ten stan, w którym jest dzisiaj Deutsche Bank. Dzisiaj, to doprecyzujmy, jest poniedziałek po południu państwo będziecie słuchać pewnie w środę albo w czwartek tej, tej rozmowy, e, więc jeszcze mogą może coś się, nie daj Boże, zdarzyć po drodze. E, na razie widzisz z perspektywy dzisiaj, momentu, kiedy nagrywamy tę rozmowę, widzisz dalsze zagrożenia dla Deutsche? No nie jestem w środku tego banku, więc trudno mi hmm. powiedzieć. Tak, na, na, tak, Z tego, co widzimy na zewnątrz, to ten bank ma na tyle dużą, bezpieczną działalność, taką depozytowo-kredytową, że w cudzysłowie mówiąc, nie powinien się przekręcić. Mhm. E, no jest to jeden z tych banków, które mają też działalność inwestycyjną, w tym w Ameryce. Natomiast wydaje się, że no, jest to dochodowy bank w odróżnieniu od Credit Suisse no, i jest bankiem, który jest po takiej czteroletniej, porządnej restrukturyzacji. Więc teoretycznie on się, tam się nic złego nie powinno wydarzyć, aczkolwiek jak, jeśli klienci w to nie uwierzą i przyjdą po pieniądze, no to może być różnie, no bo, bo, bo ta, w żadnym banku nie ma tyle pieniędzy, żeby, tak dostępnych od dzisiaj, żeby, żeby te pieniądze można było wyjąć, a dzisiaj trzeba pamiętać, to nie jest tak, że ludzie idą i się ustawiają przed oddziałami, tylko po prostu wchodzą na swoje konto w internecie i trzema klikami wycofują pieniądze, no. więc to są rzeczy, które są tr trudno Powiedzmy, znaczy mogą być błyskawiczne po prostu. No właśnie tu wracamy do tego, o czym mówiliśmy gdzieś na początku, że działa psychologia, i nie wiem, jak ta fala pójdzie. Tak? Jedna, dwie, trzy złe informacje, które ktoś sobie złoży do kupy i poradzi jednemu doradca poradzie, a może pan wyciągnie z tego Deutsche czy z innego banku i przesunie tutaj. No, może się to rozlać, tak no powoli to się rozlewa. Czy, na ile widzisz zagrożenie dla nas? Dla polskich depozytariuszy, dla obywateli, którzy mają kasę, swoją kasę w bankach, albo dla polskich firm, które mają pewnie też w bankach zagranicznych pieniądze. Na dziś to mamy jeden bank, który z powodu. Jeden bank w Europie, Credit Suisse, który z powodu kłopotów z wiarygodnością i odpływu depozytów rzeczywiście no, stanął na krawędzi bankructwa i musiał zostać przejęty. Przy czym był to bank, który i tak był na to skazany. Kłopoty Deutsche Banku włożyłbym zupełnie do innej beczki. W takim, w takim razie tam, tam się nic nie wydarzyło technicznie, poza tym, że poszła jakaś plotka, że, że on też może mieć kłopoty, ale ta plotka hmm. na, na dziś nie wygląda na to, żeby była uzasadniona. Jest dużo zdrowszy niż kredyt. No, jest dużo zdrowszy i, i, i dochodowy przede wszystkim, więc powiedzmy, że jeszcze, no, tak jak mówię, no, zobaczymy, co się będzie działo w niemieckiej gospodarce, ale. Tak na zdrowy rozum, to ten kryzys, ten kryzys, on może wybijać w różnych miejscach. To znaczy raz na jakiś czas, w jakimś banku, ludzie bez większego, bez wyraźnego powodu, na podstawie internetowych plotek, będą się rzucać, wypłacać swoje depozyty. Banki dzisiaj są na to chyba bardziej przygotowane niż były w przeszłości, przy poprzednich kryzysach i myślę, że bardziej przygotowane niż jeszcze były dwa, czy trzy, trzy miesiące temu. Więc pewnie większość z nich. Taki run by wytrzymała. Natomiast oczywiście jest to branża wyjątkowo podatna na, na kryzysy wiarygodności. To znaczy, o ile nie da się producenta butów czy producenta zabawek położyć w tydzień na podstawie internetowych plotek, no to bank już można położyć w tydzień. No, z jednej strony I to jest mówisz, pewne ryzyko. Że wydaje się, i tak no, ja rozumiem, co mówisz, że wydaje mi się to co więcej logiczne, że no, to był taki przypadek, to był taki przypadek. No ale Przypomnę, że spotkaliśmy się dwa tygodnie temu, wydawało się, że a, jakiś tam szwajcarski bank kalifornijski, nowe technologie, Kalifornia to w ogóle inny świat. Tak, minęły dwa tygodnie. Dwa potężne, znane banki są w tarapatach, w tym Deutsche, no, który jest. No od Deutsche Banku nie można powiedzieć, że jest w tarapatach. No, można powiedzieć, że, że poszła tak, że, że, że ma jakiś problem wizerunkowy, ale to na razie powiedzmy, że hmm. nie, nie widać żadnych konkretnych y, 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 cyferek, które by to potwierdzały. Więc mamy jeden przypadek banku, który i tak był w, w kłopotach. Y, europejska bankowość ma y, trochę, y, znaczy znacznie wyżej ustawione te różne... Y, Parametry nadzorcze niż szwajcarska i niż te banki średniej wielkości w USA. Więc i płynność jest na wyższym poziomie, i kapitałów jest więcej w tych bankach. Więc to wszystko przemawia za tym, że to się jednak nie powinno rozlać. Chyba, że rzeczywiście co, o czymś nie wiemy, albo że się wydarzą jakieś takie rzeczy, które spowodują, że ludzie się rzeczywiście do konkretnego banku udadzą po pieniądze i będą chcieli bardzo dużą część tych pieniędzy. Odzyskać i ten bank z, z jakichś przyczyn no, nie będzie w stanie ich wypaść. Ale tak jak no, na, na dziś wydaje się, że y, te wszystkie logiczne argumenty przemawiają za tym, że, że to się nie powinno y, bardzo szeroko rozlewać. Mogą być pojedyncze przypadki banków, które sobie po prostu nie poradzą z płynnością finansową. No bo jakby master problem jest taki, że jak były niskie stopy procentowe, to, to, to wszystkie banki. Kupowały sobie tych obligacji o stałym oprocentowaniu, które dzisiaj są pułapką. Jedne kupiły tego więcej, drugie kupiły tego mniej. No wszystkie mają z tego powodu trochę mniej płynności niż normalnie. Jak poprze, po naszej poprzedniej rozmowie, po, po kryzysie SVB, mówiłeś o tym, że e, polska bankowość jest dosyć zdrowa, bo e, po pierwsze tych pieniędzy, znaczy ma, są pieniądze w obligacjach skarbu państwa, ale nie aż na taką skalę, e, a po drugie. No, te banki nie, nie używały aż tak dużo wyrafinowanych narzędzi i, i nie inwestowały. No nie mamy banków inwestycyjnych tak, inwestycyjnych. Tak, w w Polsce. Banków inwestycyjnych, tak. tak więc jakby to rozumiem, że podtrzymujesz to, że na razie nic nie, nie wygląda na to, żeby cokolwiek mogło zagrażać polskim bankom. E, tak, przed, przede wszystkim nie, nie, nie mamy takich banków, które miałyby charakterystykę podobną do Credit Suisse czy do Deutsche Banku. Nie mamy banków, które miałyby podobną charakterystykę dla, do Silicon Valley Bank, czyli mocno skoncentrowanych na jednej branży technologicznej, wyjątkowo niestabilnej. No i trzecia rzecz, raczej nie, nie powinien się zdarzyć odpływ depozytów, bo on się zdarzał w tych krajach, w których możliwości inwestowania są i stopień wyedukowania klientów i to są zamożni klienci i oni rzeczywiście mają alternatywę i mogą właściwie inwestować pieniądze wszędzie na całym świecie nie muszą inwestować ich w tych bankach, które uważają za niewiarygodne. Natomiast no, polskie banki są oparte na pieniądzu detalicznym i pieniądzu małych, średnich firm trochę na, pie, na pieniądzu korporacji. Ale nie ma żadnego logicznego powodu, żeby te pieniądze gdzieś ktoś chciał wycofać, bo po pierwsze klient detaliczny nie za bardzo ma alternatywę. On nie pójdzie na rynek kapitałowy, ponieważ na tym światowym się nie bardzo zna. Na po, polski w zasadzie, no nie chcę powiedzieć, nie istnieje, bo bym pewnie obraził te kilkaset spółek, które są notowane na warszawskiej giełdzie, ale to, 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 to nie jest bardzo rozwinięty rynek. Rynek obligacji korporacyjnych praktycznie w Polsce jest niszą totalną. No, rynek nieruchomości, nie wiem, no można złoto kupić, ale co do zasady, polski klient nie za bardzo ma alternatywy, więc Dopóki nie będzie do tego zmuszony jakimiś bardzo silnymi czynnikami, nie powinien pieniędzy wyjmować. Czyli ten trzeci czynnik, czyli eksodus depozytów, też wydaje się nam nie zagrażać. Na ile sytuacje w Europie i w Stanach jakby mogą uspokoić też banki centralne i reagować przez emitowanie pieniędzy, a na ile jest to emitowanie w celu wsparcia, a na ile jest to niebezpieczne? Ten sposób, który, który został przyjęty na razie przez amerykański bank centralny, no my tu w Europie takiego precedensu nie mamy, jest długoterminowo dość ryzykowny, że tak się wyrażę, dla deponentów. Bo, Bo Fed zasilił system bankowy tam chyba 400 miliardami, tak? Formalnie tam udostępnił 400 miliardów, chyba 200 miliardów zostało pociągnięte Już, do tej pory. W związku z tym, no to to, to są ogromne pieniądze. W zasadzie z, z drukarki. Z, z drukarki, tak. W ciągu dwóch tygodni wydrukowali tyle pieniędzy, ile musieli ściągać z rynku po poprzednim do druku przez, przez chyba pół roku. Więc mhm. to nie są żarty. No i teraz tak, pytanie: i, to, i, i tam została zrobiona jedna rzecz. Zostały zagwarantowane wszystkie depozyty w tych bankach, które mają kłopoty, w dwóch konkretnie. E, o ile normalnie te depozytowe gwarancje państwa dotyczą depozytów do 250 tysięcy dolarów, no to w tych dwóch bankach zostały objęte nimi wszystkie depozyty. No i to jest precedens. Nikt wcześniej czegoś takiego nie zrobił. E, teraz pytanie, co będzie, jeśli upadnie jeszcze jakiś bank, a potem jeszcze jakiś, a potem jeszcze jakiś. Czy istnieje domniemanie, że w każdym kolejnym przypadku będzie ta sama metoda, czyli Obejmujemy gwarancjami wszystkie depozyty. Tych depozytów w amerykańskim systemie bankowym jest 16 bilionów dolarów. Bilionów. bilionów. No i teraz wyobraźmy sobie, że oni muszą dodrukować chociażby 1 dziesiątą albo jedną dwudziestą tego, nie, tych pieniędzy. No to co to oznacza? To by oznaczało, że wszyscy, którzy mają tam pieniądze w tych innych bankach, bezpiecznych, stabilnych, niepotrzebujących pomocy. No te pieniądze po prostu tracą realną wartość w wyniku do druku koniecznego, żeby gwarantować depozyty w tych, banków, w tych bankach, które mają kłopoty. No i ta metoda powoduje, że no wszyscy powinniśmy trzymać kciuki za to, żeby ten kryzys się nie rozlał, czy to w Europie, czy w Stanach. Bo jeśli sposobem na jego zażegnanie ma być. Nie tyle pieniądz podatnika, jak to było w przypadku Le po, po, po tym kryzysie Lehman Brothers, wtedy pieniędzmi podatnika to było ratowane, co de facto pieniędzmi deponenta, czy właściwie no, wszystkich obywateli w jakimś sensie, no bo to mówimy o inflacji, tak, o bustowaniu inflacji. No, no to, 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 to wtedy tak naprawdę tu głównym ryzykiem nie będzie to, że, że mamy jakieś pieniądze w banku i on może upaść i my stracimy te pieniądze. Głównym ryzykiem jest to, że ktoś może po prostu dodrukować tyle pieniędzy, że to, co ja mam w banku, przestaje mieć jakąkolwiek wartość albo ma, ma mniejszą wartość. Czyli tych łabędzi czarnych cały czas może być sporo. No, dla nas to jest argument na to, żeby ani nie uważać, że pieniądze, które mamy w banku, to jest najbezpieczniejsza część naszego portfela jeśli ktoś ma trochę więcej niż tam te 20 czy 30 tysięcy w banku, złotych, które musi trzymać w banku, no bo to jest poduszka finansowa, jeśli ktoś ma tych pieniędzy trochę więcej, no to jednak powinien rozważać różne sposoby lokowania tych pieniędzy i żeby kawałek było w tych miejscach, które są niezależne od inflacji, być może w jakieś inter, inwestycje alternatywne no, alternatywne, no oczywiście jedni pewnie pójdą w nieruchomości, drudzy w złoto, być może rynek kapitałowy paradoksalnie jest bezpieczniejszy, bo mając udziały w największych światowych korporacjach, tak naprawdę bronimy się przed inflacją. W takim sensie, że mamy kawałek majątków firm największych spółek na świecie. Te kawałki majątków będą wyceniane zawsze w takich wartościach realnych. To, że przez ostatnich 15 lat na rynkach amerykańskim zwłaszcza, ale na światowych rynkach kapitałowych była hossa, Wyceny spółek kilkakrotnie w tym czasie urosły, to wynikało głównie z faktu, że banki centralne drukowały pieniądze, a udziały w spółkach były wyceniane, były jakby coraz droższe, bo były wyceniane w coraz mniej wartych pieniądzach. I no, tu, tu bym zachęcał Państwa do tego, żeby, żebyście spojrzeli wszyscy, którzy nas oglądają, albo słuchają, żebyście spojrzeli na to, co macie, jeśli chodzi o wasz majątek i żebyście to podzielili między różne sposoby lokowania pieniędzy, no bo. Czasy chyba są niestabilne i, i, i to się za szybko nie skończy. E, trzymanie wszystkiego w jednym miejscu i pod jednym, że tak się wyrażę, brandem, czy pod jedną marką, e, może już nie być najlepszą metodą. Bardzo Ci dziękuję. Maciej Samcik, portal subiektywnie o finansach. E, dzięki. dzięki. Dziękuję bardzo. Uważajcie na swoje pieniądze. Mam nadzieję, że jest tak, że większość z Państwa ma właśnie nad o czym się martwić, bo to znaczy, że macie dużo pieniędzy, czego Wam wszystkim życzę, ale życzę Wam, żeby były bezpieczne. E, jeśli macie dużo, możecie wesprzeć patrona na patronite.pl Układ Otwarty. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. Do widzenia. Przygotowując odcinki Układu Otwartego, korzystam z serwisu Infopiguła. Link do Infopiguły znajdziecie pod nagraniem.